Witam całą armię Paczola i nowych oczywiście widzów na moim kanale, na streamie, na wszystkim, co tutaj prowadzę na tym kanale. Troszeczkę amatorskie wideo, ale obiecałem Wam, że nagram moje stanowisko. Więc zaczynamy. Siedzę właśnie przed nim. Ogólnie w pokoju mam obraz, jedyny, tam z daleka. To jest anioł w dość roznegliżowanej pozycji. Ale chyba może być jako taki obraz. No to co, zaczynamy. Pierwszy tutaj jest mikrofon. Jest to mikrofon firmy Trust. Nim nagrywam, nim mówię do Was, to jest tylko i wyłącznie jedyny mój mikrofon, jeszcze sobie w kamerce, którego nie używam. Potem mamy klawiaturę. Klawiatura firmy Logitech z przyciskami bocznymi. Nie wiem, jak ich używać w grze Fortnite. Nie mam pojęcia, ale jest. Dalej mamy słuchawki, na których słyszę wszystko. Słuchawki firmy Genesis. Kiedyś dostałem od mojej mamy na jakieś urodziny chyba, czy święta, nie pamiętam nawet. No i do tej pory sobie siedzą tutaj. Są podpięte przez głośniki Creative'a, to jest ich switcher. Głośniki są za monitorami. Mamy też myszkę. Myszkę od mojej kobiety na święta dostałem 2 lata temu. Bloody T50. Powiem Wam szczerze, super mi się na nim gra. Tylko troszeczkę mam zbugowanego scrolla, dlatego w grze go wyłączyłem. W grze jest wyłączony. Pierwszy monitor Acer, taki podstawowy, 23 cale. Tutaj mam już odpalony mój najlepszy filmik, z tego co widzę. 20 tysięcy wyświetleń prawie. Malutko, mam nadzieję, że przekroczę 20 tysięcy. Łapek 443 w górę, 50 w dół. Spoko, super. A drugi monitor to jest stary telewizor Samsunga. Na nim odpalam OBS-a, na nim odpalam czat, wszystko i tak dalej. To na tym monitorze mam. Lampka doświetlająca z Ikei, prosto z Ikei, obłożona papierem do pieczenia, żeby bardziej tak troszeczkę mniej raziła w oczy i to troszeczkę bardziej profesjonalne, bardziej profesjonalne światło leci. Tam płytka z Windowsem, to spoko. Kamerkę przestawiłem, Logitech C920, bardzo dobra kamerka. Przestawiłem ją na statyw, bo znalazłem statyw. Jest teraz na statywie, z góry tak troszeczkę inny rodzaj kamerki. Tu macie, jak była kiedyś. Jak była teraz, jak jest teraz, to raczej Wam nie pokażę, bo musiał wejść to wideo, a nie wiem, czy znajdę w tym momencie. No i mój komputer. Komputer jest złożony z części nowych i z części używanych. Chciałem go po taniości zrobić, 2500 kosztował około. Obudowa, słabe światło tu mam troszeczkę. Dajmy trochę światła na komputer. No, trochę zakłócenia mogą być w tym wideo. Obudowa jest po taniości 35 zł. Podzespoły wszystkie macie w opisie live'a. Wszystko wiecie. Z tyłu są... Oj, pierdziele, jaki syf! Z tyłu mamy listwę, kable, głośniki. Wszystko tam mamy z tyłu. Wszystko, co trzeba upakować, jest z tyłu. I nasz komputer, wszystko jest tutaj pokazane. To jest moje stanowisko do grania. Fotel, zwykły fotel, jakiś tam do siedzenia przed kompem. Nie wiem, nie znam firmy, dostałem od kolegi, bo wymienił na nowy, dał mi stary, powiedział, a nie potrzebuję. To jest chyba wszystko, co? No, tak troszeczkę tam szafa, nie szafa. Może kiedyś Wam pokażę cały pokój, bo tu mam taką mini siłownię. Zobaczycie kiedyś cały pokój może. Dobra, kończymy to i przechodzimy dalej. Jeżeli Wam się podoba taka amatorszczyzna, że tak powiem, która jest dopiero u mnie, no na tym zaczynam. Na tym zaczynam, może kiedyś to się zmieni, może kiedyś będą lepsze sprzęty. Może z YouTube'a przyjdą jakieś kontrakty, nie kontrakty, nie wiem, jak to działa. Dopiero zaczynam, to jest mój początek przygody. Jeżeli Wam się to podoba, zostawcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek, wszystko do Waszej dyspozycji. Komentarz, co byście zmienili, co byście poprawili, gdzie, co byście dodali, jakiś, może jakiś nowy sprzęt, jaki polecacie, dajcie znać. Jakoś to obrobimy, dodamy na YouTube'a i będzie ok. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.